Cześć! Wracamy do bananów. Ktoś z was stwierdził, że Morgan powinna mieć zmienione ciuchy, bo jest dorosłą, dojrzałą kobietą, a wygląda nadal jak nastolatka. I zgadzam się z tym, jak się tak zastanowić, więc zmienimy jej ten pierwszy strój na coś z... Coś czarnego, bo Morgan lubi czarny i jej nie będę w żółty pakować, bo będzie wyglądała jak debil. I pakiety... Tak, w coś z miejskiego życia, bo tego jest sporo. Już chyba nawet widzę coś dobrego. Jezu, wyglądasz jak facet. Ale to jest prześwitujące? Czy to jest takie krem... Nie, to jest prześwitu... O mój Boże! Nie, Morgan, nie przesadzaj. Coś zakrytego by było dobre. Może takie bluzisko. Nie no, dobra. A może coś z tych? O Jezu, i znowu te. Czarny. O kurde. Jakie ekstrawaganckie to wszystko tu jest. O! Taka zwykła czarna sukienka. Nawet jest taka lekko granatowa, bym powiedziała. No, nawet fajne. Jezu, to jakieś dziwne. Nie, to już chyba nie jest z dodatku. O, to jest nawet fajne. I totalnie pasuje jej do stylu. Tak z ciekawości. O, żółte też jest nawet ładne. Ale wzorki ładne, podoba mi się. Takie dziwaczne, geometryczne. Jest coś do mnie. O, to jest ładne. Jezu. No to kilka jest czarnych, widzę. Jest takie coś, jest takie i tak. To zbyt kolorowe trochę. Chociaż pasuje jej do makijażu. Tak z drugiej strony. Także w sumie dobrze nawet ten wygląda. To jest też fajne. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. I to też jest fajne. Cholera. Może buty najpierw ci zmienimy, bo te buty w ogóle nie pasują do niczego absolutnie. A, to jest takie krótkie. Ha, no dobra. Buty też zobaczmy, jakie w miejskim życiu są. Tak, a tutaj to samo jakieś takie pantofle. A to nawet pasują w sumie, tylko że bez przesady. Może takie kozaczki. Lubisz jakieś takie dziwne, długie kozaczki? No to niech będzie. O, jeszcze takie coś. O kurde. Ale epic. A, tylko że teraz nie wiem, które to było. A, dobra. Krzy takie coś jest. No to jest bardzo fajne, tylko... Kurde, w sumie w tym żółtym nie wygląda wcale tak źle, a pasowałaby do reszty. No i jeszcze jest to. Ale to mi takie zbyt kolorowe. Boże, ile ja się zastanawiam nad tymi ciuchami. To jest tylko sim. Nie, to cię pogrubia strasznie, te białe spodnie. To jest fajne i to jest fajne. Kurde. Co wybrać? Żółty czy coś ładniejszego? Jak coś, co nie jest żółte, może być ładniejsze? Nie wiem, co ja powiedziałam. Sorry, żółty zawsze wygrywa. No przykro mi. Jeśli głosowaliście na to drugie, to wybaczcie. No ja po prostu nie... Nie... Nic nie może wygrać z potęgą żółtego. No po prostu nie. Ula gada z gościem, który się nazywa Mieszkowoźniak. Podoba mi się, oprócz tego, że jest... Że ma raczej zły humor. Chyba będzie ładniutki. Tylko, że strasznie wściekły. Może jest spięty z powodu rodziców. To narzekaj na rodziców, może wiesz. Może mu to poprawi humor. Poznaj. O, jak pomyśli o słodyczach, to może... Teraz jest zawstydzony nagle. Jakie nuroczy. Taki trochę azjatycki, ale spoko. Nie wiem, czy nie ma oczu jak Szymon czasami. To by było w sumie słabe. Ale zobaczymy. Dobra, zajmijmy się czymś, kurde. Ula! Pisz na klawiaturze albo coś.
Bo musisz, kurde, 10 poziom. Co to za jakaś... Bratomir. Widzę, że masz dobrą fazę. Morgan, no... Boże, ja przeniosę te groby zaraz gdzieś. No ona nigdy nie przestanie, no. Zjedz coś, dziecko drogie, a nie... Kurde, opłakujesz ludzi, których ledwo znałaś. A Małgosia ma różne rzeczy chyba do zrobienia. A nie, tylko musiała stworzyć profil. Jutro zaczyna. Okej. A, tak, bo dla przypomnienia, Gosia teraz pracuje w mediach społecznościowych, a Morgan w polityce, bo chce obczaić te nowe kariery. Co tu niby jest brudne? Akwarium? Ej, no ja nie widzę, żeby to był jakiś syf. Oni wszyscy są nieswoi, bo to jest podobno brudno. Dobra, Morgan wyślemy do pracy normalnie. A Gosia będzie pracować w domu, o ile dzisiaj pracuje. Pracuje, okej. Okay. Dobra, Gosia, w sumie to możesz wstać. Muszę przyznać, że mimo żółtego Morgan wcale nie wygląda jak debil w tym stroju. Bardzo mi się podoba. Bardzo, 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 bardzo. Dobra, w domu. I co mamy do zrobienia? Osiągnij stan skupienia. Ha. Jezu. Osiągnij Co? Co ja gadam? Oglądaj wesołe filmy na Sim TV przez 2 godziny? Słucham? Jak to się robi? A skąd mam wiedzieć, które są wesołe? Nie rozumiem! Użyj komputera! To w sensie, że na YouTubie, no przecież media społecznościowe, Boże, ja to mam jakieś zaćmienia mózgu po prostu, czasami tak totalnie. Sieć. Oglądaj wesołe filmy na Sim TV, proszę bardzo. Co, tylko tyle? No, żeś się naoglądała. Jak ty możesz osiągnąć stan skupienia bez różnych oszukistw? Grając w szachy, obserwując niebo... Czytając może? Kryzysową stodołę poczytaj. A, ta jest teraz rozbawiona, więc nie będzie skupiona za szybko. Dobra, no to oglądaj te filmy dalej. Zostaw telewizor. Gdzież to było? Sieć. Jest. Chyba tak z 4 razy musi obejrzeć. Dobra. No i ten stan skupienia trzeba osiągnąć, ale dobra, to najpierw może... Nie no, weź... Siku ci się chce. Co ty chcesz jeść? A, dobra. Dobry pomysł. W ogóle syf jest, jak nie wiem, tutaj. Jak już będą bogaci, to będą mieli sprzątaczkę, bo... Kazanie im sprzątać za każdym razem to jest po prostu męczarnia. Już! Kurde, nieźle mi idą te 2 kariery naraz, jak na razie. Gdzie ty lecisz? O Jezu, już opłakiwać, weź! No, ciesz się z awansu, a nie będziesz ryczeć. Stażystka w dziale kampanii, okej. Okay. I co teraz? Udane promowanie sprawy. Okej. Okay. A już smutna, już, ja nie wiem. A ty, Ula, to co... Co ty... Weź tu się baw, to zabawa ci wzrośnie i się nauczysz czegoś pożytecznego. A ty tutaj sobie zrób ten. Nie... Gdzie to się robi? A może to w kontaktach społecznych trzeba robić? Promuj sprawę? A Boże, ja myślałam, że chodzi o to, że udawane promowanie sprawy, a nie udane, w sensie, że się udało. Jezu, język polski jest taki... Jezu! Ula! Boże, przypomina mi się dzieciństwo. Tak, ta gra i te tłumaczenia mnie czasami tak mylą. A to nie jest Penny? Pizzazz? A nie, Luna Viralil, okej. Okay. Aha, tylko z jedną osobą wystarczy. Okej, okay, no to weź się spogadajcie od razu.
Bylebyś nie opłakiwała już tych ludzi, Boże, się zamęczysz. Po prostu. Dobra, a Gosia musi się skupić. Tylko ona jest tak rozbawiona teraz, po tych filmach Gargamela obejrzanych, że nie wiem, czy to się uda. No właśnie, widać. A zaraz, a to czasami nie ten? Nie skupia? Wiem, że to jest taki totalny easy mode, ale... Trudno. Na razie to ona uważa, że tutaj jest syf, mimo że jest perfekcyjny porządek w tym pokoju. Nie wiem, o co im chodzi. No, ma niby ten nastrójnik, ale... To jest silniejsze. O! Na sekundę miała stan skupienia i poszło. Okej. Dobra, no to w sumie tyle na dzisiaj. I za każdy ten chyba się dostaje kasę, więc... Spoko, mnie tam pasuje. O! No w końcu! Mistrzostwo wędki. Nieźle. Aha, teraz dopiero dostała awans? Okej. Pracuj w domu. I teraz mamy tak. Myślałam, że się zawiesiło. Zawodowa ankieterka, wow. Poznaj simów na zamożnych przedmieściach. O, poznaj simów w dzielnicy mody. Aha, w sensie, że trzech, tak? O, fajnie, to będziemy mogli odwiedzić miasto. Gdzie to było? W dzielnicy mody... I gdzie? Zapomniałam. A, w zamożnych przedmieściach, dobra. O, dzięki. No właśnie, bo zapomniałam powiedzieć, napisałam w komentarzu pod którymś filmem, bo ktoś poprosił o wrzucenie bananów i ich domu do galerii, więc jest kilka wersji i rodziny, i domu, które można sobie pobrać. Mój nick to Marticore, tak jak nazwa mojego angielskiego kanału. Tak. Także możecie sobie pobierać, ile chcecie. No dobra, to miało być dzielnicy mody i na zamożnych przedmieściach. No to chodźmy w takim na siłownię na przykład. Przy okazji możesz sobie w sumie poćwiczyć też. Czy Violetta Żubr się liczy? Albo Ewa Kopka? Nie, nie liczy się. Muszą być ludzie, którzy mieszkają. O, właśnie, na przykład. Chociaż czy ona to... Nie, ona tu nie mieszka. Może pan łysy skrzypek? Nie sądzę. Bartosz Tyr. No nie, niekoniecznie. Nikogo tu więcej nie widzę, tylko statuę. O, ona jest mieszkańcem. I on chyba też. O, to jest pizzaz! Dobra. Rusz się, Gosia. Co to za koleś w różowym kapelutku? Adrian Dziedzic? O Boże, przeraża mnie ten koleś. O, jak miło. Kto tam tak wrzeszczy? A, dobra. O, nie zrobiłam jej szminki purpurowej na tym stroju. Szkoda. O, jeden się... Zaliczył, ale nie wiem kto. Jezu, czy to musi tyle trwać? Gosia, rusz się. Dobra. Przynajmniej posłuchałaś. A to? No siema. No chodź tu. No nie żryj, no Jezu, no. Mogliby raz się słuchać chociaż. Liczy się? Nie? To słabo. To teraz sobie zjedz coś. To. A to znowu atrapy? Zdecydowanie tak. Bo są dwie takie same babki. Nawet trzy takie same babki. Ale mnie to bawi. Sztuczny tłum. Dobra, no to może pójdziemy po prostu kogoś odwiedzić, tam gdzie łatwiej. Koń, najpierw zje. Ktoż tu mieszka?
Legendy karaoke. O, to jest trzech simów, to może dwóch się uda. No jak to nikogo nie ma... O Boże, serio? To gdzie łoni są? Tutaj dopiero co... byłam. A, ty już poszłaś tam. Boże, szybkie to było. A, łysy koleś teraz gra na gitarze. Widzę, że multiinstrumentalista. Okej. Okay. Super. Super ten gościu. Podoba mi się. Daj mu napiwek. Jeden trochę bieda. 100 trochę za dużo. Daj mu 20. Ale dziwak z ciebie. Bartosz jest bezrobotny. Bartosz tylko gra na ulicy. O, jak zrobił się protest, to może więcej ludzi tu przyjdzie. Zaraz, moment. Czy ona ma kubek z gorącym napojem? Super. O. Okej. Oni protestują, a on im przygrywa. Dlaczego Olivia jest tak ubrana dziwnie i w japonki i skarpetki? Jak ty to zrobiłaś? Dobra, idziemy do tej dzielnicy mody. Może tam się coś uda lepiej. O, może ten? Pan Afro? Halo? Mi 25 obserwujących? No i widzę, że się nie liczy nadal. Agnieszka Pawlacz raczej też się nie będzie liczyć. Litości! Koleś jest żółty, więc jest swój gość, nie? O, pięknie! Wanna be a flumoy. A ja chciałam pośpiewać, bo ja tę piosenkę znam akurat. Widzę, że jest duże zainteresowanie śpiewaniem ogólnie. Ale niekoniecznie umiejętności. O, Bartek wrócił. O, widzicie? Zaczyna lekko tak... wolniej chodzić już w takich momentach, jak jest dużo simów, dużo się dzieje i w ogóle. To tak już nie chodzi tak gładko. O, ten koleś z menbanem przyszedł z powrotem. Powiem wam, że to zadanie akurat do wypełnienia jest trudne. Zwłaszcza jak simy nie słuchają i stoją zamiast iść. Gosia! Bo ja już tracę cierpliwość. Ja cię ostrzegam. Bo będzie szlaban. Też się nie liczy. No ja nie wiem, kogo ona ma poznać niby. Ma się wpychać ludziom na chatę specjalnie? O, to rozumiem. Tak myślałam. Tu chodzi o to, już wcześniej tak zauważyłam, ale później myślałam, że to jednak nie to. Trzeba po prostu interakcję poznać i zrobić z nowymi simami. Dobra, teraz to ma sens. To teraz Afro, chodź tutaj. Może Gosia niech weźmie udział w konkursie karaoke, dlaczego nie? A, dobra, już to mamy. Dobra, ta przestała śpiewać. Myślę, że resztę zrobię już później. Może w duecie? Możesz z Bartkiem? Nie? Szkoda. Bartek chyba poszedł sobie już. Śpiewaj w konkursie karaoke. Simowy funk. Myślę, że resztę wypełnię już w następnym odcinku. No przestańcie śpiewać. Ah.
Wykiwaliśmy ją. A, ja to znam! To jest z poprzednich części chyba. Dobrze ci idzie, Gosia. Dokładnie te dźwięki. Dokładnie tak. Ten rytm, tak, to jest to. Dobra, no myślę, że to wszystko na dzisiaj. W takim razie mam nadzieję, że Gosia przestanie śpiewać. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Subskrybujcie, lajkujcie, dziękuję, moi drodzy, że się oczywiście do niczego nie zmuszam. W następnym odcinku to Morgan będzie pracować w domu, a Gosię wyślemy do pracy. Tak to będzie działać. A Ula gdzieś tam w międzyczasie musi sobie te motoryczne i tak dalej. Okej, mam nadzieję, że zdążymy ze wszystkim. No dobrze, więc dziękuję wam bardzo za oglądanie i do widzenia, pa!